Now you got arrested. Siemano, witajcie, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Rapa w dzisiejszym odcinku. Żurom rezygnuje z roli w Asymetrii, powodem popek. KN wyśmiewa Belmondo i jego wizyty u Rafa Lali. Słoń z radą dla młodych raperów. Te paski i inne gówna są niepotrzebne. Schodki nad Wisłą imienia Michała Maty Matczaka. Tłumy na sekretnym wydarzeniu Quebo na Fide. Z Matą zagrali koncert w polowych warunkach. Kali wydaje limitowane DVD. Quebo na Fide wspiera Roberta Lewandowskiego. Oraz Young Iggy zagrał prywatny koncert dla Freeza. Jeszcze przed obejrzeniem zapraszam was na mój Instagram i Instagram mojego menago. A teraz zapraszam do oglądania. Zapraszam do grupy Obstawiamy, gdzie jest aż 61 tysięcy osób. Z pewnością będziecie się dobrze bawić razem z innymi. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Żurom opublikował kolejny film. Przez ostatnie tygodnie jesteśmy zasypywani filmami od Żuroma, który najpierw kłócił się z Popkiem i Pomidorem, potem odpowiedział na film Soboty, a teraz poinformował, że wycofał się z roli w filmie Asymetria. Powodem takiej decyzji ma być właśnie niechęć do wzięcia udziału w tym samym projekcie co Popek. W opublikowanym filmie Żurom najpierw zaznaczył, że miał tam zagrać rolę drugoplanową, ale temat musiał nieco przyhamować w momencie, gdy trafił on do więzienia. Po wyjściu zza krat dogadał się on z reżyserem na zagranie epizodycznej roli, co również nie dojdzie do skutku. Siemanko, siemanko, jeszcze szybki dzisiaj filmik na temat Asymetrii, filmu Konrada Niewolskiego, którego premiera jest przewidziana na jesień 2020, gdzie miałem zagrać drugoplanową rolę. W 2018 możecie zobaczyć na akcji Stop Pomówieniem na Andrzej Żuromski, na Andrzej Żuromski na Instagramie. Będzie krótkie oświadczenie i tam też są materiały z 2018 roku na Facebooku. Miałem zagrać drugoplanową rolę, niestety plany się pokrzyżowały, zostałem aresztowany. Wyszedłem w maju 2020, jak wiecie, i Konrad mi zaproponował mały epizod, tam miały być jeden albo większy epizod, no ale zagrałem jeden epizod, w miarę uważam, by byłem rozpoznawalny, była duża scena, no może scena, przepraszam, nie epizod. I to było przed tym konfliktem całym z Popkiem, gdzie Popek też gra w tym filmie. No i w związku z tym, że mam swoje zasady, honor, godność, pieniądze nie są dla mnie w życiu najważniejsze, są bardzo ważnym elementem w życiu, ale ja przekładam pewne wartości wyżej, więc ja zrezygnowałem z udziału w tym filmie. Pozdrawiam całą ekipę, pozdrawiam reżysera, Konrad. No to tak życie się toczy. No ja nie będę w wspólnym filmie grał z Popkiem, gdzie mam takie zdanie, oni ma nie inne. Nie oceniam innych aktorów, od razu mówię, żeby się tu już jakieś hejty nie wycinali. Prace na filmie są bardzo zaawansowane, były. Ja wyszedłem, film już się skończył, zdjęcia do niego, więc ludzie, którzy tam grają, to ich pytajcie, co sądzą o Popku i tyle. No, film jest skończony, tam jest parę milionów złotych wyłożonych. Ja zrezygnowałem z tego filmu, nie będę, szkoda, bo szanowałem film Symetria, kultowy film. W Asymetrii też chciałem grać. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie sprawa wartości, honoru, zasad jest ważniejsza od pieniędzy. Pieniądze może mieć każdy, a tych wartości nie da się kupić za pieniądze. To takie krótko info, żebyście wiedzieli. Oczywiście film polecam, Popka niekoniecznie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, cześć. W najnowszym singlu KN nawiązuje do głośnej afery z Belmondo i Rafa Lalą w roli głównej. W październiku 2019 roku na rapowe środowisko spadła informacja o wizycie Belmondo u Rafa Lali. Członek Mabyn skorzystał z jej usług, a cała sytuacja wyciekła do sieci i skończyła się ogromnym skandalem. W wyniku tamtych wydarzeń raper został wyrzucony z Mabyn, a także musiał oficjalnie przeprosić Rafa Lalę. Sprawa nieco ucichła, ale na długo zostanie jeszcze zapamiętana wśród artystów i słuchaczy. Jedną z osób, która powraca do tamtych wydarzeń, jest KN, który w swoim najnowszym singlu nawiązuje do wizyty i naśmiewa się z Belmondo. W utworze co jest? Usłyszeć możemy takie wersy. Plastikowe suki dupą trzęsą, dobrze robią buziom, robią dupą, robią ręką. Boże, co za czasy, co za gówno, co za bagno, tranzystory z raperami się podzielą wanną. Raper tym kawałkiem promuje swój najnowszy album, którego datę premiery powinniśmy poznać już niebawem. Gościnnie w utworze wystąpił Kubańczyk. Słoń na swoim Instagramie zorganizował dla fanów popularne Q&A. Większość pytań dotyczyła najnowszego albumu artysty, który ukaże się już 11 grudnia. Raper zdradził, że pojawi się około 4-5 klipów do utworów z Czerwonego Roomu. Dodał również, że album będzie bez gości. Słoń dodatkowo udzielił kilku rad dla początkujących raperów. Na co powinni zwracać uwagę, a co omijać. Nie żyjcie ponad stan swoich zarobków. Te paski i inne gówna są niepotrzebne. Zaznaczył też, że alkohol oraz narkotyki to stąpanie po cienkim lodzie. Radzi zainwestować w siebie. Wiedza, praca, plan działania. Odniósł się też do ludzi, którzy otaczają artystę. Ogranicz swoje zaufanie i krąg osób, z którymi współpracujesz. Przygotuj się na to, że zawiedziesz się na całej masie ludzi. Fani zapytali rapera również o to, czy ma jakieś twarde życiowe zasady. Słoń wymienił kilka. Przede wszystkim szanowanie czasu swojego i innych. Unikanie kwaśnych ludzi i pijawek. I ludzi, którzy mają problemy z używkami. Oraz to, że pieniądze nie są wszystkim, ale są bardzo ważne.
Kultowe schodki zyskały nieoficjalnego patrona. Ponad 2 tygodnie temu minął dokładnie rok od opublikowania utworu Schodki, który w bardzo szybkim tempie zyskał ogromną popularność. Dzisiaj kawałek ma już ponad 17 milionów wyświetleń i nieustannie towarzyszy każdemu letniemu melanżowi. Mata w tym utworze demonstruje przeciwko osobom, którym przeszkadza bawiąca się młodzież, a tytułowe Schodki nie odnoszą się jedynie do tych nad Wisłą w Warszawie. Utwór stał się już na tyle kultowy, że kilka dni temu w Google miejsce to zostało nazwane na cześć Michała Maty Matczaka. Całą sprawę trzeba oczywiście traktować z przymrużeniem oka, ale jestem pewny, że te Schodki będą już na zawsze kojarzyć się właśnie z tym raperem. Niedziela zdecydowanie należała do Quebo na Fide. Sekretne wydarzenie, które zostało zorganizowane na placu zabaw nad Wisłą, przyciągnęło tłumy spragnionych dobrej zabawy fanów. Wszystko co najlepsze rozpoczęło się o godzinie 15. Wówczas zgromadzone osoby mogły kupić m.in. unikatowe ubrania z limitowanej kolekcji oraz skosztować specjalnie przygotowanych napojów. To nie wszystko, bowiem odbył się również przedpremierowy pokaz klipu Bubble Tea. Kilka godzin później do tej nadwiślańskiej miejscówki dotarł bohater wieczoru. Oprócz rozdania autografów i zrobienia sobie zdjęć z setkami słuchaczy, raper zdecydował się zagrać kilka utworów, a na scenie towarzyszył mu Mata. Bardzo jest wzruszające, że tak was dużo przyszło. Powiem wam tylko tak gwoli usprawiedliwienia, że w ogóle nie planowaliśmy koncertu dzisiaj. To było jakieś fałszywe info, które wyciekło, ale no, ale bardzo bym chciał, więc pozwolę sobie zagrać 3 kawałki w troszeczkę polowych warunkach, bo jedna rzecz jest taka, że mamy tylko jeden mikrofon, więc mój hype tam płacze troszeczkę, czyli Krzysiek na bardzo... A nie, nie, nie. Nie, krzyczy, że jest wręcz zadowolony, bo wreszcie będzie to obserwował z najwygodniejszej perspektywy. Kupił ten numer, to będziemy dosyć głośno i żwawo. Dawaj, lecimy. To się robiło, 2 lata nic nie grałem przez te kwarantannę. Dajmy jakieś rączki, coś takiego. Coś takiego, Warszawa, coś takiego. Tęskni za Tokio świecącym jak neon. Za Tel Awiwem białym jak fel. Chciałem coś powiedzieć, bo widziałem tutaj z wieloma osobami, jak byłem tam, jak oglądałem klip do Bubble Tea i tam parę osób pewnie z którymi śpiewaliśmy i chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj jestem tutaj w roli fana i to jest spełnienie moich marzeń i mam te same bluzy, które kiedyś miałem w wydaniach, to jest podpis tego pana, także zróbcie dla niego jebany hałas, Schodki, bo Gandzia Mafia Label ma zaszczyt zaprosić do obejrzenia oficjalnego trailera koncertowego filmu z jubileuszu 20-lecia Gandzia Mafii, który miał miejsce w sierpniu 2019 roku. Limitowane DVD kosztuje 80 zł i składa się na nie 100 minut koncertu w formie DVD, 68 stron fotoalbumu formatu A4 w eleganckiej twardej oprawie. Quebo na Fide od zawsze jest fanem piłki nożnej i jest kojarzony z niej oraz wspiera wyczyny Roberta Lewandowskiego na arenach międzynarodowych. Jak wiadomo, w tym roku gala złotej piłki nie odbędzie się. Raper postanowił to skomentować swoimi wersami, zobaczcie sami. Powiedz ziomom, że przyleciał dobry dzieciak z Polski i jak chcą zatrzymać go, to dawno jest za późno. Będę strzelał z każdej strony, tak jak Lewandowski. Jebać złotą piłkę FIFA, jebać France Football. Sierpnia odbył się pierwszy stacjonarny drop Ekipa to nosi. Można było tam zgarnąć limitowane rzeczy, których nie będzie online w sklepie, oraz zgarnąć fajne nagrody. Na owym wydarzeniu pojawił się również Young Iggy, który zagrał prywatny koncert dla ekipy. Skróty koncertu możecie zobaczyć właśnie na ekranie. Witam bardzo serdecznie, ekipę. Czekaj, od razu na DJ-eczkę. Wrzucamy bestyjeczkę. Zapraszam.
Okej, robię się dorosły, bo chyba muszę płacić za me auta. Te diamenty na szyi, to wszystko to nie bogactwa. Zrobiłem dużo więcej i jest dumna moja. Pierdolone trofea zwisają mi tak jak robię co chcę. Uwierz, będę palił dużo, mam w głowie dużo snów. Ciągle chcę być tylko chmurą. Witam ekipkę bardzo serdecznie, mordeczko. Chciałem pogratulować przede wszystkim tych 4 milionów i wszystkiego. Dobra, mordeczko, co tam masz dalej? Hit, jeden z wielu broń, nie, dobry Jezu, pary stół. Do portfelu większy Iggy, ona chce i mnie kocha. Dzieciak pusza mnie na blokach, ona ma promienie słońca we włosach. Jestem na fali, mieszkam blisko mo. Żałni przez parę gramów, myślą, że są wo. Piszą, że chcę być polskim Tugerem, w takim razie wojewódzki Ellen. Nie kopie, a porównania są naszym problemem. To jest hot, 16 challenge, to jest hot. Czuję się, jakbym miał zaraz na nowo powstać. Zawsze wierzyłem w siebie, co to Maryja Boska. Ja miałem plan na to życie. Mogę zrobić wszystko, może śniadanie w Madrycie. Całe życie wpisane, kurwa, w to parę liter. Y i I, suko, ja jestem na szczycie. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Przypominam o Instagramach, a ja się z wami żegnam. Widzimy się już niedługo. Siemano!